telefon LG K10. Jeden z takich w sumie niestarych telefonów dostępnych na rynku. Zestaw się składa standardowo z ładowarki, którą mamy dość słabą jak na nowe telefony, bo ma niecały 1 ampera. Nie ma quick charge ani dwójki, ani trójki. Telefon ładuje około 3-4 godzin. W zestawie też są słuchawki. Jakość słuchawek zupełnie przeciętna, czyli podejrzewam, że do zestawu wkładane są takie podstawowej jakości raczej rzeczy. Jeszcze dodatkowo mamy w zestawie etui. To jest raczej chyba ekoskóra. Otwierane. Wkładamy sobie telefonik i mam baterię wyjmowaną. Obsługuje dwie karty SIM. Albo tutaj jedną, albo tutaj drugą wstawiamy. Oczywiście bez SIM locka. Albo wkładamy jedną kartę SIM tutaj, a tutaj wstawiamy kartę microSD pamięci. Spokojnie obsługuje nawet 128 GB, a nawet 256. Chociaż w instrukcji podają, że 64 tylko niby obsługuje, ale testowane było. Śmiało można wkładać karty 128 GB i 256 GB. Telefon fabrycznie ma w zestawie Androida 7 i to wersja bardzo dziwna, uboga, więc polecam od razu zaktualizować. Producent dość dobrze przestrzega tego i można zaktualizować od razu do wersji Androida 8.1. Telefon zdecydowanie lepiej się wtedy zachowuje, jest ładniejsze, ma nich więcej funkcji. Przetłumaczenie na język polski jest poprawne, bezbłędnie, całkowite, w 100% spolszczone menu i ustawienia. Telefon posiada ekran HD, czyli 1280x720 pikseli. Nie posiada NFC, więc płatności telefonem odpadają. Również inne konfiguracje, ustawienia też. Dodatkowo w telefonie brakuje czytnika linii papilarnych. Niektórzy mogą się pomylić, bo telefon ma z tyłu włączanie telefonu przyciskiem od tyłu, jak to ma LG często w swoich telefonach, ale niektórzy mogą pomyśleć, czy to jest czytnik linii papilarnych, bo nowe telefony tak praktykują. Niestety to jest tylko włącz, wyłącz i inne ustawienie, czyli rozłącz i tak dalej. Telefon, jakość ekranu jest bardzo wysoka. Można śmiało pomylić, czy jest rozdzielczość dużo wyższa, że jest Full HD. Dotykowo ekran jest bardzo przyjemny. Pokryty prawdopodobnie Gorilla Glass. W jednych informatorach jest podane, że posiada, w innych, że nie posiada. Ale na pewno jest bardzo ekran przyjemny w dotyku. Bardzo czuły. Jeden z lepszych ekranów, jaki miałem do czynienia korzystać. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że tak jak niektórzy zwracają uwagę na ślady palców i tak dalej, to na tym telefonie bardzo mało śladów zostaje. Jest bardzo odporny na zabrudzenie. Nie wiem, czy tu widać, ale telefon był obsługiwany dzisiaj cały dzień i testowany, a śladów palców prawie nie widać. Jeżeli chodzi o baterię, to wytrzymuje, no można powiedzieć, korzystając, rozmawiając, używając, jeden dzień całkowicie wytrzyma. Jeżeli będziemy używali do gier, albo bez przerwy siedzieli podłączeni do telefonu, to trzeba będzie ładować telefon dwa razy dziennie, co jest wkurzające. Tak jak mówiłem, jest bardzo słaba ładowarka, bardzo długo ładuje. Polecam zakupić lepszą ładowarkę przy ładowarce 2-amperowej albo 3-amperowej z funkcją Quick Charge, chociaż telefon tego nie obsługuje prawdopodobnie. Telefon się ładuje dość szybko, więc tą ładowarkę, która jest w zestawie, można komuś sprezentować. Telefon jest dość lekki. Grubość telefonu też odpowiednia.
Dobrze się trzyma w ręku, nie wyślizguje się, plastik dość opornie się ociera o skórę rąk, więc nie wypada telefon z rąk. W tej cenie cenowej, jaki jest on dostępny w internecie za nowe telefony, około 500 zł, używane w granicach nawet 300, zdecydowanie polecam. Z markowych telefonów to jedna z ciekawszych propozycji w tej cenie. Jeżeli ktoś szuka więcej gadżetów, więcej możliwości, więcej czujników, lepszy aparat, więcej pamięci, lepszy ekran, to w tej cenie zdecydowanie trafi tylko na telefony chińskich firm, i to mniej znanych chińskich firm, albo oczywiście na telefony używane. Telefon ma ekran 5,3 cala. Bardzo czytelny, wręcz krystaliczny ekran z zaokrąglonymi brzegami i metaliczną obwódką. W telefonie jest również dual SIM, który bardzo dobrze sobie radzi z dwoma kartami. Jest aparat przedni 13 megapikseli, który oceniam dobrze, choć można by wymagać od niego troszeczkę więcej. Działa bardzo płynnie, prosto. Obiektyw jest szerokokątny, za co jest duży plus. Jednak aparat głupieje przy źle dobranym świetle. Ma problem z dobraniem ostrości. Bateria, jak też wspominałem, ogólnie wytrzymuje przy dzisiejszych parametrach dość długo, chociaż pojemnościowo jest mała. Według testów wychodzi niecałe 2500 mAh. Na minus telefonu można zaliczyć szybkość jego działania. Poprzez używanie niektórych aplikacji wieszają się i trzeba wracać do ekranu głównego. Ale że, jak pokazywałem, bateria jest wymienna, więc jak się wyczerpie, można mieć baterię zapasową, którą można bardzo szybko wstawić i sobie wydłużyć czas pracy. Stylistyka telefonu jest bardzo ładna, wykonana jak większość dzisiaj współczesnych z wyższej klasy smartfonów. Po najnowszej aktualizacji w grudniu mamy najnowszego Androida 8.1. Więc poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki i wersja jest bardzo stabilna i bardzo dobrze radząca sobie z najnowszymi grami i programami. Ekran dotykowy z RealKey. Mamy aż 8-rdzeniowy procesor 1,5 GHz razy 8. Wymiary 148,7 mm. Długość na 75,2 mm szerokość i tylko 7,99 mm głębokość, więc jest dość cieniutkie. Zdjęcia można robić gestem, automatyczne selfie, doświetlanie ekranem, etui, tak zwane Quick Cover View, to jest w opcji. Mamy 2 GB pamięci RAM. Na dzisiejsze czasy to już jest troszeczkę za mało, ale w zupełności wystarcza, żeby telefon działał stabilnie i poprawnie. Standardowe 16 GB pamięci to też jest dość mało, ale tak jak mówiłem, jeżeli jedną kartę wstawimy SIM, to do drugiego portu możemy microSD wstawić nawet 128 GB, a nawet 256. Zależy od modelu telefonu, który nam się trafi do rąk, to obsługuje bez problemu tak duże ilości pamięci. Przedni aparat, jeszcze nie mówiłem, ma 5 milionów pikseli,
szerokokątny. Też robi bardzo przyzwoite zdjęcia, selfie. Oczywiście musi być dobre doświetlenie, bo jednym z nielicznych minusów tego telefonu, jednego aparatu i tylnego, jest światło. Jak jest mało światła, ma problem z ostrością i z jakością. Aparat przedni jest dość mocno szerokokątny i ma pole widzenia aż 120 stopni, więc na selfie z budynku, wisząc do góry nogami, można robić. Jedną z ciekawszych funkcji telefonu jest automatyczne robienie zdjęć i wykrywanie twarzy. Żadnego sięgania pod przyciskanie, naciskania, wystarczy przytrzymać telefon bez ruchu, a aparat automatycznie wykona nam zdjęcie. Bez naciskania przycisku zrobienie wyraźnych, idealnych i ostrych selfie to łatwizna, więc dla wszystkich osób, które robią selfie, a nie mają dużego budżetu, ten telefon jest wręcz idealny i w skali 5-punktowej można dać temu telefonowi 5 punktów. Na koniec jeszcze raz przypomnę, bo producent reklamuje mocno, że obiektyw jest wyjątkowo ultrajasny f2.2 o rozmiarze 1/3, który niby uchwycić ma każdy promyk światła i wszystkie Twoje wspomnienia będą wyraźne, ostre i gotowe do pokazania. To troszeczkę przereklamowuje, bo jest telefon bardzo wrażliwy na brak oświetlenia. Brak NFC w dzisiejszych czasach to też jest dużym minusem, bo dużo ludzi chce mieć płatność telefonem zamiast karty. No i oczywiście brak dodatkowych zabezpieczeń jak linii papilarnych Face View i innych wymyślonych dodatkowo zabezpieczeń przed znajomymi, obcymi, a nawet czasami bliskimi. To byłoby na tyle tej krótkiej opinii. Proszę subskrybować, bo kanał się rozwijał, bym mógł testować dla Was nowe urządzenia cały czas, bynajmniej kilka razy w tygodniu, bym mógł i miał więcej urządzeń, które mógłbym Wam zaprezentować, oraz innych gadżetów. Dziękuję za wszystko. Chciałbym Wam życzyć spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję.